5524 dodać 0 równa się 0, to nic. Kiedy dodaję 0, to dodaję nic, albo nic nie dodaję. Czyli wynikiem będzie ta sama liczba, do której chcemy dodać 0. 5524. Razy jaką liczbę należy pomnożyć 8895, żeby otrzymać 1? No cóż, należy pomnożyć razy odwrotność tej liczby, czyli razy 1 podzielone przez tę liczbę. Razy 1 podzielone przez 8895. Jeżeli takie dwie liczby pomnożymy, otrzymamy w wyniku jedynkę. Ile to jest 1555 razy 1? Każda liczba pomnożona razy 1 da w wyniku tę samą liczbę. Takie mnożenie to jakbyśmy powiedzieli 1 raz 1555, czyli to będzie 1555. 1543 dodać 0. Dodajemy nic do tej liczby, więc w wyniku mamy to samo co przed dodawaniem. Nic się nie zmienia. W wyniku będziemy mieli to samo co przed dodawaniem 0, czyli 1543. 5804 dodać 0. Ta sama zasada co przed chwilą. 0 to nic. Dodajemy nic, czyli nie dodajemy niczego. Czyli mamy to samo co przed dodawaniem 0. 5804. Jaką liczbę musimy dodać do 1893, żeby otrzymać 0? W takim przypadku, żeby z 1893 otrzymać 0, musimy jakby zabrać całe to 1893. Jedyna liczba, którą możemy dodać, żeby zabrać całe 1893, to minus 1893, czyli 1893 dodać minus 1893 to to samo co 1893 odjąć 1893, czyli równa się 0. 7360 razy 1. Ile to się równa? Cokolwiek pomnożone razy 1 to to samo cokolwiek. Równa się 7360. Przez jaką liczbę musimy pomnożyć 4850, żeby otrzymać 1? To już przed chwilą robiliśmy. Żeby otrzymać jedynkę, musimy pomnożyć liczbę razy jej odwrotność, czyli razy 1 przez 4850, czyli razy 1 4850.